Na początek chciałbym wprowadzić do porządku projekt uchwały, która w sprawie objęcia honorowym Marka Narka i Sprawie Związku Prowodzia i Tezy pod nazwą Piotr spotkanie z koszulkówką w pełni gwiazdami. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podjęcie dyskusji. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie 15 głosami projekt został wprowadzony do porządku. Przyjmę teraz projekt proponowanego porządku obrad. Pierwszy o trakcie sesji, punkt drugi przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie porządku w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania przyjętego uchwałą numer dnia 4 października w sprawie przedłużenia Alei Kioskiej do ulicy Wyzyńskiego i ulicy Rejmonta w sprawie usunięcia kioski przy ulicy Lat 15 i piąte opiniowanie projektu uchwały komisji problemowej komisji artykułu komunalnej w sprawie wydania opinii dotyczącej wybycia części działki przy ulicy Wadyńskiej w sprawie zakaz zatrzymywania się na ulicy Nowskiej w Krakowie w sprawie likwidacji wjazdów prowadzącym do budynku przy ulicy Zbroi. Komisja Kultury projektu uchwały w sprawie ustalenia inwestycji w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia opinii budżetu na inwestycji oraz Komisja Praworządności. W sprawie zadań priorytetowych na rok 2012 i projekt grupy radnych w sprawie objęcia honorowym patronatem imprezy Pięknie z Koszulką Czarnych Gwiazdami. Punkt 6 dyżury, punkt 7 oświadczenia i komunikaty, punkt 8 zakończenia. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać w porządku? Nie widzę, tak naprawdę przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu 25 sesji Rady Wiceprzewodniczącego Przewodnicza. Stwierdzam, że nie wpłynął żaden wniosek o żadną poprawkę do protokołu. Zatem stwierdzam, że protokół 25 sesji Rady Wiceprzewodniczącego Przewodnicza został przyjęty. Punkt czwarty. Sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwały. Projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania przyjętego uchwałą nr 11 przez 112 z 2011 Rady Gminy Robocza dnia 4 października 2011 roku. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeczowy zadania przyjętego uchwałą nr 11 przez 112 przez 2011 Rady Gminy Robocza dnia 4 października 2011 roku w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzony Bezpieczny Kraków na rok 2012, wykonanie materiałów profilaktycznych i pomocy edukacyjnej kwota 1200 zł zmienia się na zadanie współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznych, o co chodzi, kwota 1200 zł. Realizator Straż Miejska Miasta Krakowa. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie w podjęcia. Proszę Państwa, ta korekta dotyczy właściwie można powiedzieć nie dość dokładnego przez Straż Miejską poprzedniego na ostatniej sesji, tą uchwałę podejmowali, natomiast te sformułowania nie były prawidłowe i dlatego musimy je teraz skorygować zgodnie z przyjęciem, jakie przeszkadza. To był wniosek Straży Miejskiej. Nigdy zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 14 głosach za i wstrzymujący przyjęcie tam. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie przedłużenia Alei Kioskiej do ulicy Lubieckiego i ulicy Rejmonta. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowocza wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o podjęcie wszelkich możliwych starań zmierzających do wykonania przedłużenia Alei Kioskiej
od strony północnej do ulicy Wybickiego poprzez tunel pod torami kolejowymi, a od strony południowej do ulicy Reymonta po niezagospodarowanym terenie należącym do AGH. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W opinii Rady Dzielnicy Piątej Krobodrza proponowane przedłużenie Alei Kijowskiej usprawni ruch samochodowy w tym rejonie, znacząco zwiększy bezpieczeństwo na obu kończących Aleję Kijowską skrzyżowania. Oraz. Słusznie. No tam no, coś trzeba robić, bo przecież mimo i tam na Kowalskiego się wezmą, to nie wiadomo kiedy na to byłby jakiś. Już taką propozycję dawali. Czy na ten. Ale żeby przypominać, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, bo to jest napisane w drugim nawiasie po niezagospodarowanym terenie należącym do AGH. Należącym w jakim zakresie, w jakim stopniu do AGH? To jest należącym, myślę, że są właścicielami działki, czy to jest dzierżawa, czy użytkowo. Wieczyste użytkowanie. Znaczy należącym do AGH, to już tak sami sobie tutaj, tak powiem, pozwalamy na dzierżę, że należy do AGH, nie do gminy. A jak jest wieczyste użytkowanie, no to w tej sytuacji nie... Gmina może wygasić. No na przykład. Możemy zmienić. Ale status jaki jest tego terenu? Nie zaplanowany jest, to jest fakt. No to tutaj nie zmienimy tego. Chodzi mi o stwierdzenie należące już. Czy nie lepiej było... No, używany czy tak nie Użytkowany czy tak? Użytkowany. Będący w użytkowaniu. No właśnie, będący w użytkowaniu. To bardzo proszę. Tomasz, na piśmie. Wpisany do ewidencji miejskiego konserwatora zabytków zgodnie z uchwałą numer 44 przez 410 przez 2010 Rady Dzielnicy Piątej Krobodrza z dnia 19 stycznia 2010 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To był ksiądz Kruch. On nawet nie tak dawno został wymieniony na taki trochę lepszy, no ale nie pomogło mu to, bo chyba nie jest w stanie się tam utrzymać. No, a żeby tam straszył, to też nie ma sensu. Lepiej byłoby odsłonić, bo tam z tyłu za kioskiem jest w pierwszym planie schron, a w drugim ten cały zieleniec, który planujemy go no, doprowadzić do dobrego stanu, który będzie niewątpliwą
ozdobą, a również też będzie lepszy widok na elewację tego budynku przy ulicy Lat 15, który jest zabudowany budynkiem bardzo ładnym. Nie widzę zgłoszeń, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały to już jest z punktu 5. Opiniowanie projektów uchwał Komisji Programowej. Komisja projekt uchwały Komisji Infrastruktury Komunalnej w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia części działki nr 482 przez 7 podręb 3 Krowocza przy ulicy Warmińskiej w Krakowie. Pod nieobecność przewodniczącego, że ja odczytam. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5. Krowocza negatywnie opiniuje wniosek dotyczący zbycia części działki nr 482 przez 7, obręb 3 Krowocza, o powierzchni około 115,10 hektara przy ulicy Warmińskiej. Celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Przedmiotowa działka stanowi część pasa drogowego ulicy Warmińskiej. I tutaj możemy zobaczyć na tej mapce, pas drogowy jest widoczny ulicy Warmińskiej. Po prawej stronie mamy tutaj takie poobcinane, to są budynki Uniwersytetu Pedagogicznego. Natomiast ta zakreślona na zielono, zakolorowana na zieloną część jest takim jakby wycinkiem w pasie drogowym. Zupełnie nie wiedzieć, czemu to jest w ten sposób. Powinno to być, uchwała powinna być wręcz odwrotna, o przyłączenie tej działki do pasa drogowego ulicy Warmińskiej. Po prostu samo się na ulica na pierwszy rzut oka. Taka wyspa. Niemniej jednak to jest pas drogowy i trudno część pasu drogowego przeznaczać na jakieś tam prywatne cele. Ja podejrzewam, że ona... Prawdopodobnie parki. Na przykład. Ale już wtedy prywatne były. Prywatne. Ale ja mam pytanie, bo to jest ta część zielona, prawda? A ta część po prawej stronie właśnie, to jest ten prostokąt, po prawej stronie tej zielonej, to czyja to jest działka? Bo tam jest kwestia dziwna, bo właśnie tam część tego terenu właśnie, która jest po prawej stronie zielonej części, jest bardzo źle zagospodarowana, to takie kwadry właściwie tam rozgrywa. Czemu miałoby to służyć? To bardzo to rozumiem, po co to w ogóle jest potrzebne, jak tam jest ten teren niezagospodarowany, właśnie całkowicie taki zaniedbany. A jeszcze kolejne co? To jest jakieś takie coś dziwnego. Prawda. Tam też był taki podjazd betonowy, coś tam. Tam powyżej, natomiast taki chodnik po skosie, który został tam zlikwidowany nie tak dawno. No właśnie to jest taki dziwne, nie? Do kogo należy ta część działki po prawej stronie tego części. Uszkolenie pasa drogowego jest bez sensu. To jest oczywista sprawa, to jest oczywista, tylko to jest dziwna w ogóle sytuacja, że domagają się o taki jakiś tam prawny, natomiast nie wiemy, co jest, bo ja nam dobrze nie wiem w tym momencie, czy ja jest tam ta działka, czy to jest Uniwersytet Pedagogiczny, ta opinia jest zaniedbana strasznie. Kto wie, czy to nie jest właśnie jakieś przygotowanie do scalenia tego całego. Na pewno to nie jest gminna, bo wiem, że my nie zdecydowali o to, żeby tam zrobić porządek, no i wszystkiego, no że gminy nie możemy. No właśnie. Także gminy robią. Tak, pamiętam. Że może to być właśnie przygotowanie działki pod jakąś tam zabudowę. Tego nie wiem. Bo jeżeli rozumiem, że to jest wydanie opinii dotyczącej zbycia, czy nie może być też podjęty projekt Komisji Infrastruktury o włączenie, żeby to wypłynęło od nas. Ja myślę, że powinniśmy na tej sesji taki wniosek podjąć. Ktoś prosił o zaopiniowanie, ale my widzimy zasadność, że część pasa drogowych to włączy. Tak, proponował, żeby na tej sesji właśnie taka Mieliśmy tą działkę nabyli, to mieliby wtedy pełne pole manewru, bo oni musieliby z sąsiadem się dogadywać, czyli z właścicielem pasa drogowego w sprawie jakiejś budowy. Bo sami ze sobą się nie muszą dogadywać. Kto wie, czy nie w takim celu to... No na pewno, nie wiem, na pewno to przyjdzie. Kiedy to wydzielenie tak dziwacznej działki powstało. Naprawdę bardzo ciekawe.
Ale znamy tak. Ale życie tak jest nasze. Tak. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję tym nas, że przy 15 głosach za, jeden wstrzymujący, uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Infrastruktury Komunalnej w sprawie wprowadzenia znaku zakaz zatrzymywania się na ulicy Miechowskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada 75 Robocza wnioskuje o wprowadzenie znaku zakaz zatrzymywania się B36 wraz z tabliczką T24. Odholowanie na koszt właściciela po stronie nieparzystej na całej długości ulicy Miechowskiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Powyższy zakaz zatrzymywania się jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie dwóch bardzo ruchliwych skrzyżowań oraz zapewnieniu drożności chodnika. Myślę, że tutaj chyba nie ma co do tego wątpliwości, że ulica Miechowska wymaga udrożnienia, ponieważ jest cała zestawiona parkującymi samochodami. To są głównie samochody, jak podejrzewam, studenckie, bo w swojej większości. Co tam, to na dziewczynkę. Skarbiam. A ja dzisiaj nie mogę przejechać. Ja. Dzieci nie mają prawa wjazdu na teren akademii, więc... Taka akademia. Proszę. Tyle parkingów. Tyle pracowników. To na wszystko mało. Parkingi. Nie widzę zgłoszenia. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Przeciw. Dziękuję, że wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie likwidacji wjazdu wraz z drogą prowadzącą do budynku przy ulicy Zdrowia. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowocza wnioskuje o likwidację wjazdu z ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z drogą tymczasową w kierunku do ulicy Zdrowia. Dniem oddania do użytkowania odcinka ulicy Urzędniczej od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do wjazdu południowego na teren zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 przy ulicy Urzędniczej 65 od strony ulicy Zdrojów wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Zakwalifikowanie nowo wybudowanej drogi jako drogi publicznej ulicy Urzędniczej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Powyższe ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w rejonie nowo powstałego układu drogowego skrzyżowania, zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego w kierunku szkoły i przedszkola oraz terenów rekreacyjnych parku Munkaczulewskiego. Ustanowienie drogi publicznej ma na celu umożliwienie podejmowania interwencji Straży Miejskiej i Policji. I ja do tego projektu mam taką jeszcze poprawkę dotyczącą kwestii funkcjonowania już po otwarciu tej drogi, a właściwie sposobu parkowania, ponieważ tam są ciągłe problemy z parkującymi samochodami na chodniku, który prowadzi do szkoły i przedszkola. Mianowicie tam po prostu stoją samochody czterema kołami na tym chodniku. I wnioskowałbym o wprowadzenie takiej poprawki. Jako jeszcze w paragrafie pierwszym jeszcze od jednego myślnika. Ustawienie znaku zatrzymywania B36 przy ulicy Urzędniczej wraz z tabliczką droga pożarowa i symbolem T24 odholowanie na koszt właściciela. Na wjeździe od strony ulicy Kazimierza Wielkiego oraz na wysokości nowego budynku północnego narożnika. To znaczy, chodzi o to, żeby to były dwa znaki. Jeden na wjeździe, drugi na jadąc jakby od strony szkoły, czyli od strony budynku w stronę Kazimierza Wielkiego. Na wjeździe i na wyjeździe.
Tak. Ja mam takie pytanie, czy droga właśnie powiedział, że była tabliczka droga pożarowa, a nie czy droga publiczna może być pożarowa? Czemu nie? Nie wiem. Czy może być takie... No to jeżeli nie może być, to wtedy nam to wyjaśni. Natomiast, no ale przecież wszystkie drogi publiczne są drogami pożarowymi jednocześnie. Tylko się nie ustawiamy w sugerowano nam, żeby to było tak, bo rozmawialiśmy też. Znaczy oczywiście wiadomo, że do tego typu zmian potrzebny jest projekt organizacji ruchu. To nie ulega wątpliwości, więc tym na pewno się będzie zajmował fachowiec. Natomiast tutaj chodzi o samą istotę, jaka ma tam, jaka przyświeca nam, jaka powinna tam funkcjonować na tej ulicy. To znaczy, że nie ma być pozostawiona samochodami, bo co prawda teraz jeszcze ten budynek nie jest zamieszkały. Pewnie jakiś czas to potrwa, bo podobno nam są jakieś bardzo wysokie ceny mieszkania, ale pewnie ten stan się zmieni i pojawią się tam mieszkańcy. Już nie wspominam o tych samochodach, które tam parkują przy akademikach i na pewno nie będzie ich mniej. Podobnie też się sprawa ma z tymi wszystkimi, którzy dojeżdżają do szkoły i przedszkola. Także tam miejsc parkingowych już jest znaczący deficyt. Czy wiadomo, kiedy ta droga będzie oddana do... Podobno ma w przyszłym tygodniu być uruchomiona, więc dlatego jest na czasie to właśnie ustalenie dotyczące takich szczegółów, czy ta brama, która tam jest, ma być zdjęta, tak? To ogrodzenie, to obecnie jest to teren budowy, bo dopóki nie zostanie oddane do użytkowania, to też warunkuje oddanie do użytkowania tego budynku, to jest wszystko powiązane ze sobą. Część tej drogi będzie włączona do zbroi, bo wygląda, jak się widzimy te płyty czasowe, które już ponad 20 lat tam są, to będzie po prostu odbicie na prawie, tak? Włączenie. Tak jest, że będzie tam taki wjazd na wysokości mniej więcej, tak jak się zaczyna szkoła, to tam przed ogrodzeniem szkoły ma być tam wjazd w ulicę Zbroju. Natomiast te płyty, one mają być dużo więcej niż 20 lat, ponieważ one były zrobione jako droga do budowy tych płyt wysokich blok, tak. 30 lat mają co najmniej. W 80 roku to było bardzo dużo lat. Także może przegłosujmy tą poprawkę. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że poprawka została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w sprawie korekty uchwały nr 25.